po 7 latach bólu, niepewności oraz poszukiwań. Myśmy ją bardzo chcieli znaleźć. Wszyscy żeśmy ją kochali. Myśmy naprawdę byli taką zżytą rodziną. Gdzie ona jest? Co się dzieje? No. Gadaj wreszcie. Gdzie jest Dorota? Potwierdziły się niestety najgorsze przypuszczenia. Dorota, młoda Polka, która w 2016 roku zaginęła w Niemczech, nie żyje. Szukaliśmy wszędzie, gdzie się dało. Chodziliśmy po żwirowniach, chodziliśmy po lasach, biegaliśmy po jakichś bunkrach wszędzie, ale no niestety, nigdzie tego ciała nie było. Co mam być powiedzieć na temat Doroty? Ja chcę wiedzieć, co się stało. Jadę na policję. Taki chory, wielki nie ma być. Przez 7 lat Manfred G., wychowując syna, wmawiał mu, że matka go porzuciła. Pod koniec sierpnia niemiecka policja odnalazła jej zwłoki w worku w domu jej męża. Czy twoim zdaniem Dorota żyje? Ja ci mówiłem, że ja sądzę, że ona jest w Polsce. Ja cały czas to wierzę. Teraz to mnie tak trafiło, że chłop, ja już nie wiem, ja już przez telefon beczemię, nie wiem, co mam robić. Co wydarzyło się w tym domu 7 lat temu? Dlaczego Dorota zginęła? I najważniejsze pytanie, kto ją zamordował? Kochała go. Miała 17 lat, jak za niego wyszła za mąż. Jak można kogoś zabić, spakować do worka i trzymać na strychu? Potrzeba było 7 lat. 7 lat, tak. Żeby potwierdzić wasze najgorsze obawy. Tak. Teraz chociaż wolałabym, jasne, wolałabym, żeby się odnalazła żywa. Ale cieszę się, że w ogóle się odnalazła i że teraz możemy ją pochować w poświęconej ziemi, że będzie miała swój grób. Barbara Gałuszko, matka Doroty, której zwłoki odnaleziono w Niemczech pod koniec sierpnia tego roku, twierdzi, że od początku nie miała wątpliwości, kto jest sprawcą morderstwa jej córki. Mimo to, żeby utrzymać kontakt z wnukiem, ona oraz cała jej rodzina spotykali się z Manfredem, człowiekiem, którego podejrzewali o to, że zabił Dorotę. Po morderstwie Dorotki. 2 dni on klęczał przede mną na kolanach i patrzył mi prosto w oczy i przysięgał, że on Dorotce nic nie zrobił. To niech mi pan powie, jakim on jest człowiekiem. Nigdy nie czuła pani, że jest pani blisko w nerwach, żeby powiedzieć mu, że pani naprawdę myśli, że to on zrobił już wtedy? O, bardzo dużo razy. Dorota zaginęła w październiku 2016 roku. Według jej męża Manfreda pokłócili się, wyszła z domu i zaginęła bez śladu. O tej sprawie dużo mówiły niemieckie media, a lokalna policja rozpoczęła śledztwo, w którym Manfred był jedynym podejrzanym. Ponieważ nie było żadnego dowodu potwierdzającego podejrzenia rodziny, nie zdecydowano się na jego aresztowanie. Wy teraz sobie się ruła. Wiedziałam, że trzeba o tym mówić, wiedziałam, że jeżeli nie będziemy tego nagłaśniać i nie będziemy cały czas po prostu gdzieś szukać, chodzić i ten, to policja i tak już po pół roku zawiesiła śledztwo, przestali jej szukać, nie było żadnych dowodów. Pani Joanna mieszka w Niemczech już od wielu lat i jest jedną z osób, które najbardziej zaangażowały się w to, żeby odnaleźć Dorotę. Założyła grupę na Facebooku, gdzie zbierano fundusze na poszukiwania Doroty i na wynajęcie prywatnego detektywa. Masakra w ogóle. Jaki ty masz pomysł? Nie mieszkamy w Berlinie ani w jakiej wielkiej metropolii, żebyśmy mieli tutaj zaginięcie za zaginięciem. Jakieś morderstwa czy coś. Nie ma tego tutaj. Także to było niemożliwe, żeby ona wyszła z domu i rozpłynęła się w powietrzu, nie? Dorotka nigdy, przenigdy by nie zostawiła Konrada. Konrad był dla niej całym światem. Dorotka była bardzo rodzinna. Myśmy się wszyscy zawsze tak razem trzymali. Była o pomoc, nie? A myśmy nie mogli jej pomóc. Myśmy nie mogli nic zrobić. To panią boli. To mnie boli. Tak. Kwestia była tego typu. Wydaje się w ten wtorek pokłócili, krzesnęła drzwiami, wyszła. Nie patrzymy w którą stronę. Gdybym miał cokolwiek na sumieniu, powiedzcie mi, czy ja w tym momencie idę po prostu spać i nie patrzę. To byś miał jakąś histerykę przygotowaną. Pomyślał byś to, tamto, zrobił sobie alibi i tak dalej. No dajcie spokój, przecież to jest chore.